Nie otworzę tych drzwi, nie ma opcji tam, sobie stójcie, ani Smajstołowi, ani Patty już nie otwieram, słuchajcie, dopiero co siadłem, chcę dzisiaj sobie zrobić taki odpoczynkowy dzień i sobie tutaj telewizor oglądać, a oni mi cały czas dzwonią i dzwonią do tych drzwi, znowu coś ode mnie chcą, ale ja mam to gdzieś, ja sobie będę tutaj coś robił, o, pójdziemy do kuchni, dalej dzwoni dzwonkiem, a niech sobie dzwoni, Smajstoł, nie otworzę ci, możesz iść do domu, Patty, ty też, Livia, też możecie iść do domu, ja sobie tu będę gotował. I tyle, albo czekajcie, zobaczę chociaż kto to jest. Może, ej, zróbmy tak. Obstawiamy. Kto myśli, że to jest Smajstoł, ten daje łapeczkę w górę, a kto myśli, że to jest Patrycja, daje subskrybera. Albo napiszcie komentarz, a ja wtedy pokażę wam i się dowiemy, kto to dzwoni. Także zostawcie łapeczkę w górę i napiszcie komentarz, a ja zobaczę, kto mi tutaj dzwoni. No, kto tym razem? Jakiś inny gość. Ani Patty, ani Smajstoł, ani Livia. Nikt z nas nie zgadł, to jest jakiś inny chłop. Dobra, otwórzmy mu, zobaczmy co on chce. Halo, dzień dobry. To jest jakiś gościu wojskowy. Halo, wezwanie do wojska. A kogo pan szuka? Jakie wezwanie do wojska? Co to za starożytny sprzęt tam stoi, panie? Co pan szukasz tutaj? Wojskowych tu nie ma, ani jednego. Sebek szeregowy. Wyzywany do wojska. Ale... Halo, halo, chwila, chwila, proszę pana... Ja nigdy nie byłem żadnym wojskowym, jak to szybko, ale o co chodzi, proszę pana? Ja wojskowym nigdy nie byłem, a teraz mnie pan do wojska wzywa? Proszę się ubierać. Nie, ja nigdzie nie idę, do widzenia, ja zamykam drzwi, ja nigdzie nie idę. O, wchodzi sobie jak do siebie. Panie, panie, weź pan jedź do domu, dobra? Ja nie byłem nigdy żadnym wojskowym i nie będę, ja nie lubię wojska, nie lubię strzelanin, nie lubię niczego. On mnie tu jakimś szeregowym nazywa, nie wiem co on chce ode mnie. Ma pan 2 minuty. Dwie minuty, panie, to ja sobie będę obiad gotował. 2 minuty, to ja będę sobie obiad gotował. I wyruszamy do jednostki. Ja nigdzie nie wyruszam, ja sobie tutaj o marcheweczkę pokroję. Chce pan trochę marchewki? Ja pana poczęstuję. Tutaj hamburgera jakiegoś zrobimy, coś do jedzenia, bo jeszcze nic nie jadłem. Na co ma pan ochotę? Ja przygotuję tutaj jedzonko dobre. Czekajcie, zobaczymy co ten wojskowy napisze, jakiś dziwny, on jest, on mnie chce do wojska zabrać, gdzie ja nigdy nie byłem we wojsku, ani nic nie robię. Ej, dobra, uspokój się, panie, dobra, już idę, to na jaki kolor mam się ubrać w takim bądź razie? Mam się przebrać? Tylko nie wiem, czy ja mam takie ciuchy jak pan, no ale dobra, pójdę czegoś poszukać, tylko pan nie strzela, dobrze, ja się przebiorę i ja tutaj przyjdę, słuchajcie. Idziemy do góry i się przebierzemy, ale spróbujemy uciec. Spróbujemy uciec, on na dole tam zostanie. Dobra, okej. To ja się przebiorę, w razie W się przebiorę na zielono już. Okej, coś takiego mam, tylko jakieś słabe ubrania. No dobra, powiedzmy, że są wojskowe. Jak wam się podobam? Taki zielony sebek. Trochę wojskowy, trochę nie, ale dobra. Ja nie chcę mi się tam iść, ja stąd ucieknę. Szybko tutaj, do łazienki się schowamy, szybko ząbki umyjemy. Normalnie jak we wojsku się teraz czuję, że szybko, szybko, nie? Słuchajcie widzowie, jeszcze zanim tutaj wyjdę z tej łazienki i spróbuję uciec stąd, to nie zapomnijcie zostawić subskrybera takiego czerwonego właśnie jak ten budynek, jak ten pokój, jak ten dywan. Dobijamy na moim kanale 1 000 000 subskrypcji, już dużo nie brakuje, więc jeżeli chcielibyście pomóc, to by było super, żebyście kliknęli. A my wychodzimy i uciekamy. On tu jest, uciekamy, tędy, w tamtą stronę, schowam się w trawie, nie zobaczy mnie, nie zauważy mnie. Dobra, tu się schowam, nie będzie mnie dobra, chyba mnie widzi. Dobrze, przepraszam, ja nie chciałem uciec, to nie jest tak jak pan myśli. Ja już się ubrałem i chciałem zobaczyć jak się kamufluje po prostu w trawie, tak, bo we wojsku tak jest. Dobrze, już siadam, nic pan nie musi tutaj mówić, ja już siadam, to jedziemy tym złomem czerwonym, tym, co to jest za marka, Ford, to jest jakiś stary, starożytny samochód Ford, no ale dobra, no wsiądźmy tutaj do niego, zobaczmy czy to w ogóle ruszy, czy to odpali, odpaliło, to jedzie! To jedzie, no dobra, no to siedzę tutaj z wojskowym, słuchajcie sobie, w środku, w aucie i on, wysiadł i się przesiadł do tyłu. Panie, co pan robisz? Ja tym kierować nie potrafię, ja tym nie będę jechał. Czekajcie, on coś grzebie chyba przy silniku. Coś się zepsuło, panie? Coś się rozwaliło? Dalej nie pojedziemy tym samochodem? Czyli jednak mogę wrócić się do domu, tak?
Super, dziękuję, to do widzenia, wtedy innym razem pan przy... Oj, dobra, dobra, dobra. Zaraz to naprawię, okej, zaczął strzelać. Czyli to chyba oznacza, że ja nie mogę uciekać. Jednak muszę posiedzieć w aucie i słuchajcie, tutaj... Nie wiem, co mam robić. Już naprawił? Panie, już się naprawił samochód? Naprawił się, jedzie, ruszył. Okej, no to widzowie, słuchajcie, ja gdzieś jadę, nie wiem gdzie, jakieś 5 na godzinę tym samochodem jedziemy. Jak dojedziemy, to się po prostu odezwę, nie? Coś ten samochód przyspiesza, ale kaszle. Kaszle jak taki maluch, stary samochód. No ale dobra, no to jedziemy przed siebie, panie. A dokąd jedziemy, pan mi chociaż powie, czy nie? Czy nic z tego? Nie, on nie chce nic mówić, on kieruje, zajęty jest kierowaniem. Dobra, strasznie wolny ten samochód, więc zobaczymy, dokąd dojedziemy. Także, widzowie, widzimy się na miejscu. Dla was to będzie sekunda, dla mnie pewnie z 5 godzin albo cały dzień. Nie wiem, gdzie on chce jechać, także co, jedziemy. Słuchajcie, widzowie, ja już mam dość, nie? Jedziemy cały czas lasami, nie lasami, polami, nie wiem, pustyniami, wszędzie. To auto jedzie tak wolno, cały czas tak samo jedziemy. Ten villager jest bardzo, ale to bardzo skupiony na jeździe. Ale to już jest drugi dzień jazdy, to już jest przesada, ja nie wiem, gdzie on mnie wywozi. Ale czekajcie, coś tam widzę przez tą szybkę. Ej, jest jakaś brama. Panie, panie, to już tutaj? Już jesteśmy na miejscu, mogę wysiąść? Ja nie chcę do tego wojska. Cały czas mu mówię, że ja nie chcę jechać, a on mi nic nie odpowiada. Jak makiem zasiał, cicho, normalnie w tym samochodzie jest. Nawet muzyczki mi nie pozwala włączyć, bo mówi, że radio prąd zabiera i znowu będzie musiał naprawiać samochód. O, gdzieś wjechaliśmy. Czekajcie, jedziemy dalej. Chyba dojechaliśmy, to jest ta baza wojskowa! Wow! Ej, jak ona jest wielka! No dobra, no to wysiadamy z auta. Proszę pana! A mogę jeszcze się wycofać? Samoloty tu latają! Wow! Oj, to jest naprawdę prawdziwa baza wojskowa. Panie, panie, bo ja nie chcę tam iść. Ja nie chcę być żadnym wojskowym. No proszę pana. To, że się ubrałem na zielono, to nie znaczy, że jestem jakimś szeregowym czy kimkolwiek. Dobra, no idę za nim, idę za nim. Słuchajcie, jesteśmy w jakiejś bazie wojskowej. Jest ona spora, ale widzę ją pierwszy raz tak jak wy w sumie. Dobra, no to idę za wojskowym. Idę za wojskowym, jestem ciekaw, gdzie on mnie tutaj zaprowadzi. I wiecie co? Ja mam pomysł taki, bo on mi pisał ogólnie podczas jazdy, że ja pójdę na jakąś wojnę, że karabin mi dadzą, że będę strzelał, a ja nie chcę i ja stąd ucieknę, wiecie? To będzie mój plan, tylko nie wiem gdzie i nie wiem jak. Gdzie on poszedł? Tutaj mnie prowadzi. Dobra, już idę, już idę, już idę, panie. Już idę, wszystko w porządku. Dobra, wchodzimy sobie tutaj. I nas zamknął. Panie! Halo! Ej, zamknął nas, nie mogę stąd wyjść. No nie! Ale jest szyba, w sumie mogę ją rozbić i tędy wyjść. Chyba, że... Nie wiem, może zrobimy jakiś podkop, zobaczcie. Tam można iść do wody i gdzieś tam wypłyniemy, może... Nie wiem, nie mam pomysłu. Ale są drzewa, moglibyśmy zrobić łódkę i odpłynąć stąd. I wtedy bym się przeprowadził już na Smilandii, bym nie mieszkał, tylko w jakimś innym miejscu i by mnie wtedy nie znaleźli. Może to by był plan doskonały. Tylko czy ja będę w stanie tutaj podkop jakiś zrobić? Czekajcie, rozbijam ten blok, ale słabo to idzie. Może to szkło, które jest tutaj na dole. Czekajcie, rozbiję jedno, drugie. O, tu jest ziemia, dobra. Kopiemy się, kopiemy, kopiemy. Tylko czekajcie, chwila, moment. Gdzie ja się tutaj dokopię? Dobra, kopię się, nieważne. Mam ręce zdrowe, mam wszystko, jest okej. Także wiecie co, spróbujmy się tutaj wykopać i zobaczymy, może mi się uda. Może mi się uda, wykopię się i stąd ucieknę z tej bazy wojskowej, nie wiem. Spróbujmy, lecimy w tamtą stronę, ile wykopiemy, tyle wykopiemy. No i zobaczymy, czy wyjdziemy. Kopiemy, kopiemy i słuchajcie, damy radę. Uciekniemy stąd, zobaczycie, że nam wyjdzie. Tylko jeszcze musimy kopać, kopać i kopać, nie wiem. Jak daleko, oby ten wojskowy mnie tutaj nie wyczaił, bo będzie duży problem, myślę. No ale dobra, na razie kopiemy, 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 nie poddajemy się. Słuchajcie, ile będziemy mieli sił w rękach, tyle będziemy czasu kopali to. Ojoj, problemy się zaczynają. Już tam mamy problem. Napotkaliśmy. O, czekajcie, ominiemy ten bloczek, bo tutaj jest normalnie jakiś stone. Dobra, tu ominiemy go. Czekajcie, czekajcie. Co tu jest? Ej! Ja się chyba przedostałem do jakiegoś innego więzienia, bo... Nie wiem, co tam jest, ale tam na dole jest woda. Co do mnie strzela? Nie! Spadłem. Spadłem! Ej, co tu jest? Są jakieś podziemne więzienie? O nie, on do mnie strzela z góry! Z góry do mnie strzela!
Dobra, wiecie co? Zabunkrujemy tu, żeby on nie mógł przejść tą ziemią. No i spróbujmy się stąd jakoś wydostać. Nie wiem, są drabinki, spróbujmy się wspiąć i zobaczymy, czy nam się uda. Oby poszło uciec z tego więzienia. Czekajcie, na samą śką górę. Dobra, on ma broń i do mnie strzela i zauważył, że uciekam, więc może wezwać inne jednostki. Oby mi się udało. Tu mamy wodę. Dobra, skaczemy, ale żebyśmy tu czasem zamknięci nie byli. Wow, jeszcze nie trafiłem, prawie padłem. Ale na szczęście mi się udało. Przeszedłem. O nie, on tutaj też jest! I strzela do mnie. Przez kraty do mnie nie przestrzeli. I co, villager? Nie dasz rady, nie dasz rady, ja stąd ucieknę! Ucieknę, tylko w jaki sposób? Czekajcie, jakby tu stąd wyjść. Mamy tu jakieś skrzynki. W tych skrzyniach jest pusto. Nic nie ma. Tu jest jakaś dziura. Jakby stąd wyjść, widzowie? Macie jakiś pomysł? Nie, może tą skrzynkę trzeba tu rozwalić? Nie, no nie mam pojęcia, jak stąd wyjść. Houston, mamy problem. Trzeba to jakoś rozwiązać. Tylko w jaki sposób? Czekajcie. Muszę pomyśleć, jak tutaj przejść dalej. Wchodzę na tą skrzynkę. Wchodzę na tą. Czy tu jest jakieś przejście? Nie ma żadnego przejścia. Może te skrzynki trzeba porozwalać. Cyk. 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 Nie widzę. Nie widzę, żeby tu było jakiekolwiek przejście. Rozwaliłem skrzynki. No jest problem. Jest problem. Ten villager próbuje do mnie przejść. Patrzcie, stoi na górze. O nie. Ja mu zasłonię. O. Teraz nie doskoczy przez wodę. Tylko jak tu przejść? To jest pytanie. Sebek, myśl szybciej! Sebek, myśl szybciej! Czekajcie, są skrzynki, to w tych skrzynkach musi coś na pewno być, tak? Do wyjścia potrzebnego. Albo... ten villager tam stoi, próbuje mnie zestrzelić. Dobra. Ej, czekajcie, czekajcie. Tutaj coś widzę. Patrzcie, jest przejście! Okej, to teraz wystarczy, czekajcie, zamurować to. Pyk i pyk! Aj, dobra, nie udało mi się. I zamuruję, żeby villager nie miał przejścia tu. O, i coś takiego. Dobra, chyba nie przejdzie. Teraz my musimy tędy chyba parkura takiego zrobić. Dobra, przechodzimy. Villager wylądował. O nie, on jest tuż za mną. Muszę się pośpieszyć, bo ten wojskowy jak mnie znajdzie, oni mnie zamkną w jeszcze gorszej kracie. A tutaj są jakieś plamy, nie wiem, jakiegoś ketchupu. I tutaj mamy, czekajcie, wejście na górę, tylko jak się tam dostać? Tu jest jakiś slime. O, dobra, działa slime, slime działa! Tylko jak tu przejść? Czekajcie, nie mogę wskoczyć tam. 3, 2, 1, hops! I przechodź, Sebek! No nie, będę potrzebował bloku. Dobra, już chyba wiem jak. Czekajcie, zrobię coś takiego. Coś takiego i hopsa! Nie mogę pod sobą wybudować tego nawet. O, dobra, wybudowałem. Podbuduję się i przejdę sobie tutaj normalnie. To rozwalę. Dobra, przeszedłem dalej. Ho, udało mi się, tak jest. Dobra, tutaj teraz jak przejść dalej. Tu chyba tędy normalnie. O, dobra, udało mi się. Tu zabunkruję mu. O, taki problem mu stworzę. A on idzie tam. Widzę go. Jest dwie kraty za mną. Okej, muszę się pośpieszyć. Czekajcie, czy w tą stronę... W tą stronę muszę iść? Nie muszę w tą stronę iść. Chyba będę musiał przeskakiwać pułapki. Dobra, nie dajmy się złapać. Uciekajmy czym prędzej w tą stronę. W tą stronę. Tędy przeskakujemy. Omijamy lasery. Ła, jeszcze mnie coś nawalało i to bardzo mocno. Dobra, to chyba jakiś niewidoczny laser był. Tędy muszę przeskoczyć. Tutaj są cały czas jakieś czerwone plamy. Nie wyglądają zbyt dobrze, a ja zaraz padnę. Ło, udało mi się! Ło, ale prawie padłem przez te kolce. Dobra, będę musiał uważać bardziej, żeby tu czasem nie paść. I lecimy dalej. Czemu tu jest tyle kościotrupów? Jest jakaś skrzynka i są... O, lody są! Ej, akurat miałem chęć na loda. Dobra, zróbmy sobie małą przerwę i zjedzmy sobie loda na spokojnie. Cyk, to sobie odłożę. Zjem sobie loda. Ej, dobry nawet. Stary, ale dobry. Dobra, no to przechodzimy dalej, żeby ten wojskowy czasem nas nie dogonił. I idziemy chyba tutaj do góry. Nie wiem czemu, ale w tym pomieszczeniu jest duża mgła. Znaczy, odkąd tutaj wszedłem na dół, spadłem, to jest mgła duża. Widzicie? Nie widzę, co jest na górze. No ale dobra, przechodzimy dalej. Obyśmy dali radę stąd uciec i żeby ten wojskowy mnie nie złapał, bo będę miał duży problem. A ja nie chcę nic po wojskowemu robić. Ja chcę normalnie sobie żyć, tak jak żyłem wcześniej. Wracamy do Smilandii, wybudujemy się gdzieś indziej i już mnie nie znajdą. Dobra, no to teraz przeszliśmy do jakiegoś parkouru. Ale dlaczego ktoś takie parkoury porobił wyjścia z tego wojska? Czyli nie wszyscy chcą być we wojsku, tak jak ja. Dobra, przechodzimy tu i przeskoczmy to. 3, 2. A nie, tu jest normalny blok, widzicie? Mi się wydaje. Nie, wydaje mi się. Dobra, to jednak chyba będzie trzeba przeskoczyć. 3, 2, 1, lecimy! Jest, udało mi się. Wow. Ej, magma! Magma!
Magma bije! Magma bije! Dobra, przeskakujemy! Przeskakujemy! Jeszcze tu! I jeszcze tu! Dobra, dajemy radę, dajemy radę! Skaczymy po magmie, która pali mnie w stópki moje biedne! Ale przechodzimy! I daliśmy radę! Jest! Udało się! Ej, wojskowy za mną biegnie, on też jest szybki! Ale ja tu nie przeskoczę, musimy iść, nie wiem, tędy, tędy może? Spróbujmy tu przeskoczyć. 3, 2, 1, hopsa! I... O, wpadłem do lawy, ale mnie nie bije. I nie mogę się tu wydostać. Dziwna sprawa. Ale ważne, że mnie nie bije, to przepłynę sobie tą lawą. Dobra, idziemy sobie tutaj, normalnie, elegancko przechodzimy. Sebek wojskowy da radę uciec przed prawdziwym wojskowym, czy nie da radę? Możecie napisać w komentarzu, a ja wychodzę jakimiś drabinkami na górę. Jest! Jest! Udało mi się! Udało mi się. Dobra, to tutaj mu zrobimy taką przeszkodę, żeby on mnie czasem tutaj nie dogonił. Dobra, zrobimy mu tutaj roboty. Roboty mu zrobimy, żeby musiał kopać. Cyk, cyk. Tutaj. Okej, i my uciekamy. Płyniemy wodą. Płyniemy pod wodą, tu mnie nie zobaczy. Słuchajcie, na dole są rośliny i wejdziemy normalnie przez te rośliny. Na dół wpłyniemy i normalnie on mnie nie powinien widzieć. Ale nie wiem, czy tak będzie. Czekajcie, płyniemy na sam dół. Płyniemy w tamtą stronę, ale dołem, żeby mnie nie widział. Normalnie ja jestem zielony, mam przebranie. Czekajcie, czy ja go gdzieś widzę na górze? Nie widzę go. Trochę powoli mi się powietrze kończy, ale na spokojnie zaraz się wynurzę. Na razie chcę od niego odpłynąć, żeby mnie nie złapał. No i słuchajcie, wybudujemy się gdzieś obok Smilandii. Już nie będziemy w Smilandii mieszkać, bo to jest za duże ryzyko. A co gdyby, wiecie, przyjechał jeszcze raz po mnie, a teraz mnie nie zostanie w domu, no to mnie nie będzie szukał po Smilandii, nie? Przynajmniej tak myślę. Nie wiem, albo przyjadą większą załogą. Na razie czekajcie, muszę nabrać powietrza. O, dobra, od razu oddychać mogę. Widzę go, tam jest, stoi tam. Dobra, pływamy pod wodę i płyniemy, uciekamy. On się wydostał, ale miejmy nadzieję, że mnie nie znajdzie. Spróbuję się dostać jakoś do Smilandii, może mi wyjdzie. Nie wiem, w którą stronę mam iść, ale idę na razie przed siebie. Jak najdalej od tego wojskowego, ja nie chcę do wojska. Ja zrobię wszystko, żeby nie być we wojsku. Także uciekamy w tamtą stronę, no i co widzowie? Życzcie mi powodzenia, no i ogólnie pamiętajcie, że odcinki są codziennie. Nie zapomnijcie wbić samego Instagrama, jak i na mój drugi kanał na YouTube. Wszystkie linki macie w opisie, także wbijajcie, a ja się z wami żegnam. Do jutra, na razie, cześć, trzymajcie się, hej! A my biegniemy w tamtą stronę. Tam przed siebie, daleko w las, w lesie mnie nie znajdzie, jestem zielony!